Cześć ziomeczki kochane, cześć, elo elo 320. Zabierzemy się dzisiaj za taką fajną piosenkę, bardzo taką sympatyczną. Bill Withers, Ain't No Sunshine, Ain't No Sunshine. W tym filmie wam pokażę, jak ogarnąć te akordy, jakie bicie robić. Także skupcie się uważnie. Pierwsza rzecz w ogóle, od czego zaczynamy, to oczywiście nastrojenie gitary. Strój standardowy, czyli E, A, D, G, B, E. Akordy, jakie tam mamy, to są tak. A-mol, pierwszy akord. Później mamy akord E-mol. I później G. Jeszcze pojawia się nam akord D-mol. No i dobra, i teraz taka przykładowa wersja, jak to można wykonać. Czyli jak zaczyna grać, w ogóle zaczyna się piosenka. Tam przez... To jest taki ciekawy motyw, że przez większość, powiedzmy, tekstu, przez większość jakby linii zwrotki mamy akord, właściwie nie ma akordu. Można oczywiście sobie go uderzyć, ale tam na przykład jest coś takiego, że on śpiewa Ain't no sunshine when she's gone. Czyli on jakby, ta zmiana akordów następuje jak on kończy śpiewać. Ale to można sobie oczywiście uderzyć wcześniej. Na przykład, prawda, zaczyna śpiewać Ain't no sunshine when she's gone. Czyli jak zaczyna śpiewać Ain't no sunshine when she's gone. Prawda? Czyli skończyła się linijka tekstu. Oczywiście tutaj można sobie też, prawda, to jest fajne brzmienie właśnie, jak puścimy sobie. Tu musicie zwrócić uwagę na taką ważną rzecz, że to są akordy krótko wybrzmiewające, czyli to mamy, nie że, prawda, tylko tłumienie, tutaj właśnie tłumienie, musicie wrócić do filmów, gdzie mówię o tłumieniu, akurat w gitarze elektrycznej, aczkolwiek tutaj właściwie prawie, że to samo jest, prawda? Tłumimy tą prawą ręką w tym wypadku i podrywając dźwięki z danego akordu, prawda? Że uderzam, jak uderzam na przykład o, załóżmy D, podnoszę palce. Tutaj akurat fajnie akurat wychodzi, jak to tu się uderza tym... te struny, dosyć fajne dźwięki, prawda? Jest tutaj tak króciutko. Później tam się, właściwie tutaj jest dwie linijki, w ten sposób idzie. E-mol, D-mol, A-mol i później no to troszeczkę tak powiedzmy skomplikowane jest, bo tutaj tak właściwie można byłoby mniej więcej zaadoptować ten układ akordów, bo akord w samej piosence tam troszeczkę jest inaczej to zagrane. Tutaj właśnie problem w takich utworach, że tam nie ma, w niektórych nie ma wyraźnego jakiegoś rytmu takiego gitarowego, więc trzeba się dostosować na przykład do basu, prawda? Bo na przykład tam to można przenieść akordy. Ja bym się wczuć w tą linię, bo tej no niekoniecznie
Oczywiście ta wersja teraz była taka właśnie drugą, którą można zagrać, bo pierwsza, prawda, z tymi pauzami. A ta druga wersja po prostu jest taka, że no siadam do ogniska, sobie ciupiemy, prawda? Pierwsza zwrotka ma przed takim interlude, czy takim przejściem, takim motywem, właśnie mamy dwie zwrotki zagrane, czyli te wersje, co wam pokazywałem. Później jest takie fajne, jak on śpiewa I know. I to na przykład fajnie byłoby do tego, jak, prawda, żebyśmy coś grali, bo nie, prawda, my odkładamy, ja wszyscy I know, jeśli chcemy oczywiście wykonać to w oryginale, to tam na przykład fajnie można byłoby grać. Potem interlude, prawda? Jest tam dokładnie przejście z powrotem na zwrotkę, ale to jest właśnie fajny motyw. Bill śpiewa, prawda? I know. To właśnie tu wtedy możemy zagrać taki motyw na perkusyjny motyw na gitarce. I on śpiewa ty, prawda? Ten motyw jest powrotem zwrotkowy. Albo gdzieś jakoś tu. Ale widzicie, no to jest fajny patent, że możemy sobie gitarkę zamienić troszeczkę. To już taki szpan jest, nie? Tutaj gramy. Bo wszyscy tutaj się skupiają na akordach, prawda? Nagle. No i później tam z powrotem wracamy do zwrotki, tam jeszcze raz zagrana i później tam. W każdym razie tutaj żadne akordy dodatkowe nie dochodzą, więc no nie wiem. Jakby co, jakbyście mieli jakieś uwagi czy coś, to zgłaszajcie, piszcie w komentarzach na dole. Jakbyście mieli jakieś jeszcze sugestie czy coś takiego, czy coś poprawić w tych filmach. Na pewno mój śpiew trzeba by poprawić jeszcze. Ale też z racji tego, że jestem przeziębiony, to mi naprawdę słabo idzie. Także dobra, na razie trzymajcie się, na razie.